Dama szykuje kolację dla partnera wieśniaczki. Dla niej ważne są detale. Nauczyła się tego we Francji. W buczku zapowiada się wieczór z klasą. Dobry wieczór. Siadaj. Wiesz, co to jest makaron carbonara? Jeszcze nie jadłem takiego czegoś. To danie jest włoskie, tak jak większość makaronów. Spróbujesz magicznego dania. We Francji przy stole siedzi się tak długo, dlatego że cały posiłek jest podzielony na takie części. Najpierw przychodzisz i zaczyna się od orzeszków, jakichś takich małych kiełbasek, czyli takich zagryzek. I do tego pije się alkohol. Dwie godziny czasami rozmawia się przy tym aperitivie. Ale we Francji to trzeba by się na nie najadł, tak? No właśnie, no właśnie byś się najadł. Jak przez dwie godziny? No. Na pewno nie. Podobają ci się świeczki? Zobacz, przygotowałam tutaj świeczuszki, kwiatuszki. Chciałbyś, żeby Monika w taki sposób przygotowywała te posiłki, tak żeby była jakaś tam atmosfera, że jesteście razem. Wiadomo, że różnie to się kończy, przybliżacie się wtedy. No ten jak... Boże, ja nie wiem. Ciężko mi powiedzieć. Mówię, że to jest ważne w związku, żeby czasami zostawić to wszystko z boku i wrócić do tego czasu, kiedy było tak wspaniale. A po co? Kobieta się bierze do domu, zaprasza się, kawę i się stawia i wszystko. Mhm. No, tak ją zapoznałem. To popisowa tylko, więcej to nic. Nawet mogła ugotować tą pomidorową zupę. Normalną, z makaronem, ani albo z ryżem, o. To jest najlepsze jedzenie, tam jakieś wynalazki. Nałożyć jeszcze? Nie, dziękuję bardzo.